Na program zaprasza Gumi Express. Tradycyjne zasady, nowoczesna oferta. Na program zaprasza autoserwis Robert Wierżajtys. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie w kolejnym odcinku magazynu z Zakółka. Szanowni Państwo, każde tankowanie z dnia na dzień drożeje, benzyna zaraz po 6 zł. Także w dzisiejszym odcinku powiemy sobie, jak w prosty sposób, nie zwiększający w żaden sposób jakieś nasze koszty, zmniejszyć zużycie paliwa w samochodzie. Serdecznie zapraszam do obejrzenia. Szanowni Państwo, przez te kilka lat w wielu odcinkach naszego magazynu mówiliśmy o czynnościach, które pomagają w zmniejszeniu zużycia paliwa. I dzisiaj przypomnimy sobie kilka podstawowych zasad, które gdy będziemy ich pilnować i robić, to zużycie na pewno zmaleje. A zatem zaczynamy od prozaicznej czynności i w wielu magazynach również o tym wspominaliśmy, czyli o kontroli i pilnowaniu właściwego ciśnienia w oponach. Ciśnienie w oponach nie może być ani za małe, ani za duże. Wpływa to oczywiście na zużycie samych opon. Sposób prowadzenia auta się zmienia, gdy mamy niewłaściwe ciśnienie. Także pilnujmy tego ciśnienia. Ciśnienie powinno być takie właściwe, jak producent podaje. Na każdym aucie jest specjalna naklejka mówiąca, jakie ciśnienie powinno być w oponie dla danego modelu z danym silnikiem, bo to też może się zmieniać. Zazwyczaj są też podane dwie wartości dla małego obciążenia typu kierowca-pasażer, jak i dla pełnego obciążenia auta typu wyjazd na wakacje, czyli cała rodzina plus pełen bagażnik. Ciśnienie w oponach, tak jak mówię, ma kluczowe znaczenie dla zużycia paliwa, jak i dla naszego bezpieczeństwa. Za małe nie może być, za duże też nie może być, tylko te właściwe wskazane przez producenta dla danego modelu auta. Kolejna rzecz, która ma dość duże znaczenie dla zużycia paliwa, są to bagażniki dachowe i inne przedmioty znajdujące się na dachu czy też za samochodem. Szanowni Państwo, po prostu opory powietrza. Im bardziej zwiększymy ten opór, tym nasze zużycie paliwa się zwiększa. To jest oczywistą rzeczą, także pozbycie się wszelkich bagażników z dachu na pewno znacząco wpłynie na zużycie paliwa, ale również i na hałas, który jest wydzielany przez owiewające takie elementy powietrze. Także i komfort nam się jazdy zwiększy, ale i również powinniśmy odczuć to podczas tankowania. Szanowni Państwo, w wielu magazynach również mówiliśmy o właściwym stanie technicznym, ogólnie różnych elementów. I tutaj też stan techniczny naszych hamulców, czyli regularne przeglądy zacisków hamulcowych, czyli taki element, który wykonuje tą czynność hamowania silnika. Gdy mamy zapieczone prowadnice zacisków, może doprowadzić do tego, że klocek hamulcowy nie odbija od tarczy i cały czas o nią trze. Oprócz tego, że mamy przegrzewanie się tych elementów, również mamy zwiększone opory toczenia, gdyż koło nie obraca się luźno, tylko z pewnym oporem. A to wszystko przekłada się sumarycznie właśnie na obciążenie silnika i co za tym idzie, ze zwiększonym zużyciem paliwa. Jeżeli chodzi o sam silnik, proszę Państwa, też mówiliśmy o czymś takim jak filtr powietrza. Dbałość o ten element też przyczyni się do tego, że silnik będzie lepiej pracował, sprawniej, automatycznie również zużyje mniej paliwa. Częsta kontrola, wymiana tego elementu na pewno raz, że będziemy troszeczkę więcej tej mocy mieć, silnik będzie łatwiej pracował, a jak będzie łatwiej pracował, to oczywiście to również mniej zużyje tego paliwa. Również odnośnie silnika, układ zapłonowy w silnikach benzynowych, wymiana świec, często zapominamy o tym. W silnikach diesla zużyte wtryskiwacze, lejące wtryskiwacze, paliwo nie spala się do końca. To wszystko przyczynia się do tego, że paliwo zamiast napędzać silnik, przelatuje przez rurę. Raz, że zanieczyszczamy środowisko, dwa,
zużycie paliwa znacząco rośnie, a to w ogóle nie przekłada się na przykład na moc naszego auta. Też pamiętam, w jednym z naszych magazynów mówiliśmy o zaletach montażu dodatkowych świateł dziennych. Dziennych zazwyczaj w technologii LED-owej. Oczywiście większość współczesnych aut jest fabrycznie wyposażone w tego typu światła, ale no oczywiście jest gro samochodów na naszych drogach, gdzie samochody tego nie mają i kierowcy jeżdżą na tych zwykłych światłach mijania. Każde źródło, które pobiera energię u nas w aucie, przekłada się na obciążenie silnika. Także zmiana świateł zwykłych, gdzie po włączeniu świateł mijania zapalają nam się przednie, tylne światła pozycyjne, to wszystko przekłada się również na obciążenie alternatora, automatycznie obciążenie również silnika i to też ma swój konkretny wymiar w zużyciu paliwa. Także jeżeli chcemy dłużej jeździć danym autem, warto zainwestować te kilka złotych na montaż takich świateł do jazdy dziennej, gdyż po pewnym czasie tak naprawdę nam się to zwróci. Również używanie różnych elektrycznych rzeczy w aucie, zbędnych, typu zapomnimy wyłączyć ogrzewanie tylnej szyby, która to naprawdę dużo prądu pobiera, czy ogrzewanie lusterek, również wpływa na zużycie paliwa, gdyż obciąża to układ elektryczny auta. Szanowni Państwo, zbliża się również okres zimowy, prawda? Czyli zaczniemy rozgrzewać auto na postoju, będziemy odśnieżać auto, skrobać ze szronu. No tutaj również takie czynności wpływają na sumaryczne zużycie paliwa. Silnik szybciej się rozgrzeje, gdy po prostu zaczniemy jechać. No na własnym przykładzie, no czy my zmęczymy się spacerując, czy biegnąc? Oczywiście, że biegnąc szybciej się rozgrzejemy. Tak samo jest i właśnie z silnikiem. Podczas obciążenia, podczas jazdy ten silnik szybciej się rozgrzeje, szybciej nabierze właściwej temperatury, a jak nabierze temperatury, wyłączy się tak zwane ssanie, czy też zwiększona dawka paliwa w silnikach z wtryskiem. Dlatego nie rozgrzewajmy, albo do minimum zmniejszmy tą czynność, aby jak najkrócej ten silnik pracował na wolnych obrotach na postoju. Przejdźmy teraz do tyłu auta, czyli zajrzyjmy do bagażnika, czy tam nie wozimy od lata zbędnych rzeczy. Worek cementu, bo mieliśmy na działce coś tam do zrobienia, to każdy kilogram dołożony do samochodu może znacząco nie wpłynąć, ale tych kilogramów czasami się zbierze naście i to w sumie potem też ma wpływ na to, za jaką kwotę zatankujemy nasze auto. Szanowni Państwo, ale wszystkie te rzeczy, wszystkie te elementy, o których mówiłem, wszystko pójdzie w nicość, gdy będziemy jeździć, jak powiem kolokwialnie, wariaci. Niepotrzebne przyspieszania, gdyż zaraz musimy zahamować. To wszystko przełoży się w zupełnie innym kierunku. Zauważcie Państwo, że jadąc głównymi arteriami miasta, układ świateł jest tak ustawiony, że gdy przekraczamy pewną prędkość, po prostu te światła nas wyhamowują, także musimy hamować, potem znowu musimy przyspieszać. Gdy jedziemy spokojnie, zgodnie z przepisami, tą 50-ką, przykładowo ulicą Reja w godzinach wieczornych, czy też Pułaskiego, kamery nas widzą. Gdy za szybko jedziemy, one nas wyhamują. To wszystko jest zrobione dla bezpieczeństwa, żeby na naszych drogach było bezpieczniej, mniej kolizji, wypadków. I wcale nie mówię tutaj o jakimś eco-drivingu, bo ja osobiście jestem tego przeciwnikiem, bo wiele elementów samochodu wręcz zużywa się szybciej, gdy auto pracuje na niskich obrotach, męczy się, za szybko zmieniamy bieg na wyższy. No niby wszystko w celu zmniejszenia zużycia paliwa, ale potem inne elementy też się zużywają, co potem przy naprawie tak naprawdę i tak wychodzimy na zero i obyśmy wyszli na zero. Normalna jazda, płynna jazda, przewidywanie sytuacji na drodze. Po co się rozpędzać, kiedy ja zaraz mam skręcać w prawo, lewo, czy też widzę, że jest światła zaraz mogą się zmienić, czy też jest przeszkoda na drodze do ominięcia. Także płynność, hamowanie silnikiem i tutaj zatrzymam się przy hamowaniu silnikiem, bo też ta czynność znacząco zmniejsza zużycie paliwa. Otóż jeżeli oczywiście większość aut ma w tej chwili
komputery pokładowe. I jak przełączycie sobie Państwo na chwilowe zużycie paliwa, zauważcie, gdy hamujecie silnikiem, to chwilowe zużycie paliwa wynosi po prostu zero. Także im dłużej hamujemy silnikiem, tak silnik też tego paliwa w ogóle nie zużywa. W przeciwieństwie do starszych aut gaźnikowych, gdzie to paliwo zawsze było podawane, mimo hamowania silnikiem, to paliwo było podawane jednak do silnika. W współczesnych autach z wtryskiem paliwa to hamowanie silnikiem, gdy czujniki wychwycą, że gaz jest niewciśnięty, po prostu odłączają wtryski wacze. Szanowni Państwo, podsumowując te wszystkie informacje, oczywiście dla wielu z Państwa są to oczywiste rzeczy, może dla innych nie. Właściwy stan techniczny, właściwa technika jazdy, pozbyć się zbędnych rzeczy, które zwiększają opór powietrza oraz ciężar auta, a przy następnym tankowaniu auta mam nadzieję, że Państwo odczują to w kieszeni. Dziękuję serdecznie Państwu za uwagę i do zobaczenia za tydzień.